Musiałem przyjechać do Kerkrady aż 10 km, żeby wymeldować Citroena C5. I tutaj, gdzie chyba jest instytucja RDW, jest plac takich samochodów tanich, eksportowych, które już się tutaj do niczego nie nadają. Fabia ze schodzącym klarem, 1500 euro, 2005 rok. Zajechana Corolla, 3500 euro, 2005 rok. 206 w cabrio, 1700 euro. Audi A2 zmęczone życiem, 1300 euro za pierwszy rok, 445 tysięcy przebiegu. 206 1.4 VTI, 2300 euro. No mówię, tu są takie typowe samochody na eksport złomy, one już się tutaj nie nadają do eksploatacji. Avensis z 5700, Scenic 1.6 benzyna, 4 rok, 2600 euro. Alto litróweczka, 3300 za 2010 rok. Astra 1.4 benzyna wolnoschodząca, 101 koni, 5500 euro za 10 rok. Także takie ceny już powoli się pojawiają na szrotowych komisach. Astra 1.6 benzyna 2005 rok, 2500 euro. Tu mamy Merivę. Też auto zmęczone. Bezbarwny schodzi. 1.6, niby jest to Cosmo, 2003 rok, 1800 euro. Corsa za 2600 euro. 1.2 benzyna z 2007 roku, 201 przejechane. W Polsce ludzie oczekiwaliby ładnego Peugeota 307 za 10 tysięcy euro, no nie jest to już aktualnie możliwe. 2006 rok, 231 przejechane, 1900 euro. Porysowany, podziabany dookoła, również bezbarwny, schodzi z kilku elementów. Citroen C1 2006 rok, 2800 euro. Tu jest jeszcze drugi, tym razem Peugeot 107, ta sama cena. 206 w cabrio, 1700 euro za rok pierwszy, 200 przejechane. Mitsubishi Colt 2200 za 2007 rok. Tutaj mamy 1.3 benzyna. Up taki podziabany dookoła, litróweczka, 2015 rok, 5000 euro. Mówię, żeby tutaj się nie sugerować tymi cenami tych aut, które ja teraz pokazuję, bo są to samochody z przeznaczeniem typowo na eksport, często bez przeglądów, uszkodzone mechanicznie lub po prostu brzydkie. Benzyna 8 rok, 2900 euro. Ford Ka 3700 za 10 rok, 146 tysięcy przebiegu. Hyundai Accent 2005 rok, 160 przejechane, 1500 euro. Fiat Panda z 4 roku, 1.2 benzyna. Cena za Fiata 1600 euro, 3300 kosztuje Hyundai i10. C3 1.1 z 7 roku, tu ma mały przebieg, 76 tysięcy, kosztuje 2600 euro. Clio
1.2 TC z 9 roku, 185 przejechane, 3700 euro. Matiz za 1500 euro. W Polsce by ludzie chcieli tyle płacić w złotówkach, a tutaj na placu eksportowym tyle kosztuje. Takie są obecnie realia na zachodzie. No do Polski musi to dojść, wiadomo, z jakimś tam półrocznym opóźnieniem. U nas jest sporo samochodów jeszcze sprowadzonych 2-3 lata temu w innych cenach. Także zanim te ceny nowe się pojawią, no to też musi trochę czasu upłynąć. Mondeo 2.0 benzyna 3709 rok, 230 przejechane. Taka stara Alfa przedliftowa 1.6 w TS-ie. Czwarty rok za 1700 euro. Peugeot 206 SW, niby Quicksilver, 1200 euro za 2003 rok i 267 przejechane. Taki dostawczak za 4300, Peugeot Partner, stara, zdezelowana klasa, 1400 euro. Focus 1.6 za 1500 euro.